Szanowni Państwo, już w najbliższy weekend rozpoczynamy Dni Miasta Mińsk-Mazowiecki. Inauguracja obchodów rocznych jubileuszu miasta z okazji 600-lecia nadania praw miejskich. W piątek spotykamy się na placu lotnika, gdzie będziemy składali wieńce i sadzili dąb z okazji 100-lecia pułku lotniczego Warszawa. A w sobotę główne uroczystości, bo to 29 maja, rocznica nadania praw miejskich. A więc wypatrujcie nas, będziemy jeździli rowerami do Was, żeby składać Wam życzenia, żeby dawać Wam prezenty oraz częstować cukierkami. O 12 odsłonięcie muralu, a później o godzinie 16 na Starym Rynku będziemy mieli wielki turniej rycerski, jak przystało na miasto z 600-letnią historią. Odsłonimy tam pomnik założyciela miasta Janusza z Gościańczyc. Później uroczysta sesja Rady Miasta, a następnie mapping. Na fasadzie Pałacu Dernałowiczów pokażemy Wam historię Mińska Mazowieckiego, całą 600-letnią, co będzie wydarzenie na miarę tego wielkiego jubileuszu. W niedzielę natomiast również wielki splendor i ogromne wydarzenie. Tuż obok, przy Szkole Artystycznej, obok sali koncertowej imienia Piotra Skrzyneckiego odsłonimy jego pomnik. Przy pięknym chodniku ułożonym w kształcie klawiatury fortepianu pomnik Piotra stanie na jego wieku i będzie dla wszystkich mieszkańców Mińska Mazowieckiego na pewno ogromną radością, ponieważ Piotr Skrzynecki spędził całe dzieciństwo właśnie w naszym mieście. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego.